Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Skorąpiąty. Zapraszam do kolejnego odcinka z serii The Binding of Isaac. Kontynuujemy nasze poprzednie podejście. W mordę ciepie strąca głupie robale. Świetnie po prostu. Jeszcze ten robak tam był. Widzieliście, zamrożony był, a pewnie mógłby mnie zranić mimo tego. O! Dobrze, kurde. Jeszcze ty. Hu! Genialnie. Trochę serc poszło. Tutaj jest całkiem przyzwoite miejsce na super secret room, ewentualnie tu bądź tu, ale no nie będę sobie tutaj marnował bomb na czymś, czego, na czym nie. O, ciepiesz. Nie jestem pewny. Okej. Okay. Ging. Dobra, monetka. Mógłbym sobie zagrać. Wejdziny. Aż mi FPS-y spadają. Okej. O, w mordę, noż tak... O, really? Tak zjebać. Ach. Okej. Spoko. No. Co to ma być? Na tym poziomie już jest mamusia. Spróbujmy może w ten sposób rozwalić 4 ogniska. Nie da się. Da się 2. Chyba, że źle postawiłem tę bombę. Okej, no z niebieskich zawsze jest szansa na te soul heart, więc... niższe zawsze. O jedne. Weźcie to rozwalcie. Ja w ogóle nie ogarniam. Ho, ho, ho. Co się właśnie... What just happened? No. Karta. Jest tu herc. To jest zajebista karta, zwłaszcza, że mam dużo herc kontejnerów i to fajnie zadziała. Generalnie to podwaja naszą ilość aktualnie posiadanych serc. Czyli jak mam teraz 5 i kolejne 4 miejsca, no to na fulla mnie to wyleczy. Tamtego diabła nie będę brał, bo on zabiera nam serca czerwone i konwertuje na niebieskie i czarne. A mamy mało miejsc na niebieskie i czarne, więc to się raczej nie opłaci. Bo zwykłe headcontainery po prostu już zabrały dużo miejsca. Tak więc ta. Myślę, że będę trzymał te swoje. Mógłbym teraz pograć na tej maszynie, mam trochę hajsu, no ale... O! Tutaj bardziej bym chciał pograć. Gdzie pograć? Naszprycujmy go hajsami, może coś wyrzuci fajnego. Okej, okay, od razu wyrzucił przedmiot. Filled with goodies. Filled with... Poczekaj, chwilę. Co to jest? Co to jest? Co to robi? Okej, gdy otrzymujemy obrażenia, jest szansa, że wyrzucę bombę, monetę bądź klucz. Ale nie, że ze swoich przedmiotów. Tam jest sklep, tylko że teraz mam trochę mało pieniędzy. Nie, że ze swoich przedmiotów, tylko po prostu dropnie. Taką mam nadzieję przynajmniej, że tak to właśnie działa. O, jen, serio, ognisko. Oto dziadostwo, jak ja nie lubię tych ognisk. Jejku. Rage. Tak. Rozpierdol. Tu jest sporo tych czaszek, mógłbym zaryzykować tutaj coś pokombinować. Oczywiście przeciwnik. Jest też karta. Za kartami nie przepadam, zwłaszcza, że nie za bardzo wiem. Okej, to wiem, co robię akurat. Spawnuje nam Blood Machine. Okej, kolejna karta i kolejny przeciwnik. Niestety nie ma czarnych serc. Szkoda, bo to jest coś, na czym mi najbardziej zależało. A to z kolei nie pamiętam, dlatego też sobie sprawdzę. Slot Machine. Albo tą inną maszynę, która nam wyrzuca trinkety, soul hearty, bądź też karty. No nie. Weźmy sobie tego heala.
Okej. Duchy. Dosyć wytrzymałe są skubane. Okej, jeden zastunowany. I wykończony. Niestety drugi nie. Okej. Śmiesznie tak przesunąłem te ogniska. Okej, bombka wypadła, pół serca. Monetka. Dobra. O, w mordę. To jest bardzo złe pomieszczenie. Oj, cholernie złe. I tutaj mi się w ogóle nie przyda nawet ten rage, gdyby mi się udało odpalić. No serio. No i właśnie, no i na co mi to? Na co mi to? Nie dostanę się do tych serc. Muszę je po prostu zastrzelić. Jakie wytrzymałe ścierwa! Udło! No serio? Jezu, really? No jo, no świetnie. Fajnie chociaż, że wypadają jakieś przedmioty, jak otrzymuję obrażenia. Ale nadal, no... Jezu, idzie masakrycznie. Zaraz chyba tą kartę zużyję, żeby się wyleczyć. Ale przydałoby się znaleźć jeszcze z jedno serce, żeby to się jeszcze bardziej opłaciło. Cholera, na pewno pójdę przeszukać resztę pomieszczeń, bo to jest już cała walka z nogą matki, czyli nie będę mógł się wrócić do innych pomieszczeń, do poprzednich pomieszczeń. Tu może być secret room. Jest całkiem spora szansa na to, ale niestety to właśnie sprawiło, że nie ma żadnej szansy tam na secret room. Okej. Vagina, cholerne. Spoko. Jakbym cię zasunował. O, pięknie. Dobra. Bombka. Okej. Tu jeszcze mamy jakieś pomieszczenia. O! W mordę, serio? Ja pierdzielę, ale to jest masakryczne. Uff, w mordę. No czy ten reżim się buduje w ogóle tak sam z siebie? Nawet nie muszę strzelać? Czy mi się wydaje? Dobra jest. A mogę jeszcze pograć na slot machine, co zrobię, jeżeli wyczyszczę całe pomieszczenie i nie znajdę niczego interesującego. Jest to prawda sklep, ale nie mając 15 monet, raczej mi się nie chce tam iść. No really? Czyli raczej na slot machine przeznaczę. Serio. Okej. No raczej sobie przegram te monety, tylko jeszcze... Tutaj na pewno nie. Tutaj może być na dole. Tutaj z lewej. I tu u góry. No! Co ja robię? Skowron! Nie! Jaka masakra. Hajsy, dobrze. Teraz jedyne co chcę to od slot maszyn pełno czerwonych serc. Tak. Jeszcze. Jeszcze. Jeszcze z jedno. Jedno i później użycie karty po prostu ustawi mnie. Dobra, teraz mam 3,5. Jeszcze z jedno to będę miał na fulla. Jeszcze te ognicha. I gramy. Graj. Come on. Jest pół serca. Całe. Spoko. Kolejne. Dzięki czemu mogę użyć tego dopiero w trakcie walki z matką. Teraz już mi się nie opłaci. Lepiej oszczędzać. Spoko wyszło. Mogłoby być lepiej, gdybym się tak w te kolce nie wpieprzył. No ale... cóż, nie można mieć wszystkiego. Mogę jeszcze to w zasadzie zespawnować gdzieś tutaj i rozwalić. Możliwe, że dlatego, że rozwalam te wszystkie maszyny, te diaboły, nie mam szans naraz na te Devil czy Angel Roomy. Siódemka, tak? The Shire. A, ze scen Unicorn. No nie.
siła na mamusie byłaby spoko, ale wolę tego heala, zdecydowanie. Tylko jeszcze sobie to rozwalę w tym miejscu. Mhm. Okej, okay. Przeciwnik też wypadł. No ale... Okej, okay. I monety. I mogę znowu grać. Okej, okay. Kolejne dwie monety. Klucz. Serce jakby wypadło, albo niebieskie. Okej, okay. Świetnie. I bierzemy to i na mamusie. Zwarci i gotowi. Trochę mało obrażeń niestety. Co to za wersja mamy? Co to jest? Czemu takie niebieskie to to? Jakie ja mam obrażenia żałosne. Okej. Okay. Tyle dobrego. Jejku, pająk. I jeszcze ludzka stonoga. Nie śmiej się ze mnie, matka. Jeszcze raz otrzymam obrażenie. Okej, okay, dobra. Jeszcze raz otrzymam obrażenie. I karca. Jak myślę. Spokojnie, żebym się jakoś głupio nie dostał tych obrażeń. Ojejku, ile tych pajęczaków. A ja nie mam obrażeń dobrych na to. No serio, dobra, używamy tego. To było chyba optymalne użycie. Noż w mordę. Co za luj. Obrażeń, nie mam obrażeń. Jeżeli tak, jeżeli nie wypadnie mi coś fajnego z tej mamuśki. Czemu mi serce wypada? Czyżby te Filled with Goodies sprawia też, że jest szansa na serduszko? Wątpię szczerze, żeby to tak działało. No kurwa, co jest? O, w mordę. O, really, już nie mogę się skupić, na serio. Po prostu wchodzę w głupkowato w tych przeciwników sam. Jeszcze tak długo nigdy nie walczyłem z mamą. W ogóle muzyka leci, której nigdy nie słyszałem. O, really. Dobrze, że te serduszka wypadają czasami. Jeny. Ale masakrycznie. Te pajączki też coś pomagają, ale... No, co ten pająk sobie wyobraża? Skok przez całą mapę, najlepiej. Jejku. Jaka długa walka. Ho! 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 Co jest? Gdyby nie ten heal, to ja bym już po prostu tutaj poległ trzy razy. Jeny. The Human Centipede to jest po prostu jakaś komedia. Jezu, te pajączki. Nawet nie wiem, czy się skupić na mamie bardziej, czy na tych przeciwnikach, bo jeżeli ich będzie zbyt dużo, to sobie po prostu nie poradzę. No dawaj, jeszcze trochę. Skowron. O, w mordę. Gin! No nie! Mordę, jest Devil Room. Devil Room dali. Ludzie. Pentagram. Mało, mało, bardzo mało. Niestety tylko jeden deal. Liczyłem na więcej deali. Ale dobre i tyle. Dobre i to. Damage up. Jejku, trzy serca, jedno niebieskie i obrażenia zwiększone dopiero teraz. Super. Ech, idziemy dalej. Nie wiem, czy zrobię tutaj szatana, czy katedrę, o ile w ogóle mi się otworzy. Ale byłoby bardzo fajnie, jakbym mógł ominąć serce matki. Tylko by musiało mi się trafić wcześniej. Jakiś właśnie Devil czy Angel Room. Okej, okay, mogę to zrobić. Super,
średnio się opłaciło, żeby nie powiedzieć, że w ogóle. Okej, ostrożnie z tymi kupami. Nie będzie najprzyjemniejsze. Dobra, po prostu stój w miejscu. Okej, chyba że tak. Spoko. Te radioaktywne kupy to są... O Jezus, Kowron! Spiesz się powoli. No, ho. Bosko. Tak. Też cię lubię. Jejku. Prawie go rozwaliłem. Stojąc tam ciągle. No. Dobrze. Skrzynia. Poison shots, ja wiem, faith up. No ciągle cicho liczę na ten Angel Room. Może będzie. Oj. Okej, jest tu na dostał, spoko. Te serca, czerwone serca tutaj są bardzo potrzebne. Spokojnie. Okej, o dziwo, wyczyściłem już dosyć sporo pokoi, a jeszcze ani razu nie zostałem trafiony. To się może zmienić. Skowron. Okej, spokojnie, miąska mnie tu nie sięgną. C. A to może wystawić łeb za chwilę. To byłoby korzystne, gdyby wystawiło. Ale już mi się ciągle buduje, nawet nie muszę strzelać, to jest w ogóle ciekawe. Okej. Spoko. Bardzo fajnie wyszło. Okej, mamy głupi ryj. O, ho, ho, jesteś jeszcze głupszy w tej formie. W tej zamrożonej. Okej. A jeszcze mózg. Dobra. Tutaj niestety nie ma treasure roomu, więc... O, w mordę! Spokojnie, spokojnie. Kurczę. Dobra. Jest, zajebiście. Nie straciłem życia. Więc się jeszcze mogę stracić na tej purchawie. Dawaj, wyłącz się już. Dobra. Okej. Okay. Spoko. Ach, pęki. Okej, okay, zamrożony. Zauważyłem, że one strzelają chyba tylko jak się do nich strzela. Jak mi się wydaje. Dobra, przez kursę nie będę w tym miejscu przechodził, bo to kosztuje dwa serca, nie jedno. Oho! O, w mordę, już stracone. Rage is building, dawaj, rage is building. Tu się bardzo przyda to na pewno. Bo pryszcze. Nienawidzę tych pryszczy, bo się respią na nas. Jejku, no, come on, więcej. O, mało, mało, mało. O, w mordę. Okej, serce wypadło. Kurczę, jak ja nienawidzę tych przeciwników. Okej, jeden wypadł. Ostrożnie, nie mam zamiaru tu... Kurwa, więcej życia stracić! Co jest to, cholery, ja pierdzielę. 6 monet, mógłbym pograć, pograjmy. Pretty Fly, o jak zajebiście. Pół serca, no to mnie nie ustawia. Kolejne pół serca to już lepiej. Kolejne dwie gry i zjebane. Okej, okay. Może być. O! O! Nie, nie. Przepraszam, przepraszam za to. Ale jak zjebanym trzeba być. Tak głupio stracić. Tears up, okej, okay. Spoko. FPS-y oczywiście szaleją. Tak, mnóż mi pieniądze, żeby je później przegrać. To jest bardzo sensowne. Tak. Dobrze. Piguła. Lockdown, no świetnie, po prostu cudownie. Z
Spróbujmy może rozwalić te dwa kamienie z nadzieją, że wypadnie z nich coś. Niestety nie. Niestety. Gra nie jest taka fajna. To mi się w ogóle nie przyda, ta bateria. Żeby nie powiedzieć, nic ona mi nie da kompletnie. O Jezu. Okej, serce. Tam bym chciał się dostać, do tamtych kamieni. Okej, tu może być... Nawet mi się nie chce sprawdzać wszystkich pomieszczeń dookoła. Okej. Super. No co, rozwalmy, co? Okej, piguła. Tears up. Super. Omnomy. Ale niekorzystnie, cholera. Ale atak z picy jest chociaż dobry. Tyle dobrego. No. Jeszcze jeden omnom. Gdzie on? Pół serca, niestety się do niego nie dostanę. Tutaj kamienie. Niestety puste. Mam dużo bomb, trzeba wszystkie kamienie rozwalać. W każdym coś może wypaść. Pół serca chociażby. Ale ja wolny jestem. Okej, boss. Z tym attack speedem w sumie jest sensownie. Ale nadal myślę, że przed bossem opłaci mi się zaryzykować i wyczyścić tamten ostatni pokój z nadzieją, że coś w nim przydatnego będzie. Mhm. Spróbujmy zatem. O Boże, nie, 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 szybko ich rozjebać, nienawidzę tych śmieci. O, o, chyba mucha przyjęła ten strzał. Nie chyba, na pewno. Okej. No dobra, czyli nic mi to nie dało. No to idziemy na bossa, no. Trudno. Idziemy na bossa. 4,5 serca. Jak się ani razu nie dam trafić, to będzie dobrze. W przeciwnym wypadku... Chwila, tutaj jest kamień. Wypadnij coś z kamienia. Kurde, moje wypowiedzi. Wypadnij coś z kamienia. Sam siebie słuchać nie mogę, na serio. To jest takie okropne. O, chwila. Co, on chyba nie będzie aż taki zły. O! Super! Już dwa razy się dałem trafić. Trzy razy. Super. Nie! Nie! Skowron! Ostatnie życie! Zrób coś i przeżyj to. Pokonaj go. Huh. Gin! Oh, fuck yeah! Panowie! Nie no, full HP, ja pierdzielę, co za emocje, te emocje, te wybuchy. Czyżby ta rozgrywka miała być jedną z ciekawszych, które w życiu miałem? W zasadzie tak. Yes, ja nie mogę, ja pierdzielę, nigdy się nie cieszyłem z tak średniego itema, który tylko i wyłącznie zwiększa życie, ale oprócz tego leczy na fulla. Ja nie mogę, ale episko. Teraz tylko znaleźć serce matki, bo obawiam się, że katedra ani Devil Room mi się nie trafi, a to prawdopodobnie dlatego, że rozwalałem te... O Jezu! Super. Te wszystkie slot maszyny i te inne takie duperele. Okej, tu mogę spróbować. Okej. Dobra, tutaj te dwa i te dwa. Nic. Pijawy. Okej. O jajku. Dobra, spoko. Jajku.
spoko. Okej, dobrze. Tutaj też oczywiście kamienie wszystkie rozmucę. I spróbujmy tutaj z Secret Roomem. Jest! I mogę wejść do pomieszczenia z... O, Joker! Joker, Joker, Joker! To jest albo Devil, albo Angel Room. Czyli albo Sheol, albo Katedra. Chyba. Też. Tak mi się wydaje. To weźmy to. Może się przydać. Dobra, idziemy. Tak! Omyjamy serce matki. Kurczę, epicki odcinek. Po prostu... Naprawdę... Świetnie. Chwileczkę. Dobra. Idziemy. Na szatana. Omijamy serce mamusi. I jest Satan. Tylko trzeba jeszcze do niego dojść. Sheol. Okej. Gdzie on może być? Gdzie on może być? Gdzie on może być? W lewo idziemy. Taki chuj. Ja mam pomysł. Czyż to może być kiepski pomysł? Tak prawie. Tam w dół jeszcze bardziej. No, 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 tak jeszcze trochę. Kurwa! Skowron! Dobra, ryzyk fizyk, dawaj. No, otwórz się. No kurwa, ale nie tak! No... Daj mi to serce. Czyli generalnie gówno z tego wyszło. Jezu. Jezu, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobra. Jest ten Satan. Moja satańska forma. O, ho, 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 ho. Spokojnie, i on lata. A, come at me, bro. Okej. Spokojnie, spokojnie. Z tym szatanem może być problem generalnie. Bo moje obrażenia no nie są wspaniałe, a szatan jest dosyć twardy. No i walka z nim jest też dosyć trudna. Jak oni są wytrzymali. Po prostu czuję to, że nie mam obrażeń. Czuję to. Po prostu to czuję. I found pills. Super. Tutaj spróbujmy bombę. Karta. Justice, justice, justice. Spawnuje jakieś tam pierdoły, tak? Okej. No weźmy. Chwileczkę. Okej. Czyli wybrałem prawie najgorszą możliwą drogę. W tym sensie, że w lewo nie, w prawo nie i na dół też nie. Tu mamy bossa. Okej. No chodź. Okej. Spoko. Chwileczkę. Okej. Wszystko już w porządku i dobra. I teraz lewo, prawo, góra. Góra. O w mordę, co za gówno. Co za shit! Tego się nie da. Jaka masakra. Szybko, szybko, szybko. Okej, uniknąłem tego. Dawaj, gin! Dawaj, zaraz znowu. Okej, teraz możesz mi naskoczyć. Okej, wyłącza się to na szczęście po walce. Ale jaka masakra. Okej, rozwalmy to. Te duchy są generalnie słabe. No się wytrzymałe są i biją dużo tych strzał, ale szczerze to rzadko kiedy trafiają. Kolejne serce mam fulla, więc okej. Okej, jest dobrze. Jest
klucz niepotrzebny mi klucz, chyba żebym kluczowego żebraczka znalazł teraz, to by mogło być przydatne. Przydałyby mi się czarne serca najbardziej. Najbardziej teraz by się przydały czarne serca, żeby jakoś jakieś dodatkowe obrażenia wchodziły w tego szatana. Cholera. No super. Na pewno tam pójdę. Bomb nie mam! What? Jak to się stało, że ja bomb już nie mam? Kefi Singula to w ogóle będzie easy. Tylko mam nadzieję, że tu nie stracę życia jakoś głupio. No oczywiście się musiało tak stać, ale spoko, bo serce jest chyba do zebrania w jakimś miejscu. Więc nie ma tragedii. O, dwie bomby dostałem w ogóle. Klucz nie na kolcach, wow. Co to się dzieje, żeby w Shiolu przedmiot się pojawił w takim miejscu, do którego się da dojść normalnie. O, ho, 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 ho. Wspaniale. Mógłbym jeszcze na slot machine pograć. Albo jemu spróbować dać pieniążki. Jest już Satan. Aż w mordę, no. Really? Dwa razy dostałem obrażenia już? Kurczę. A tak się cieszyłem, że będę dosyć defensywnie przygotowany na tego szatana. Ach. Więc większe szanse na znajdywanie bomb. Chcę te serduszko uzupełnić, to na pewno. Do niego mógłbym spróbować się przedostać pomiędzy kolcami. Oczywiście znając moje szczęście zostałbym zraniony, ale mogę spróbować. Na pewno nie będę oczyszczał więcej poziomów, bo to jest zbyt ryzykowne, to jest Shiol jednak. To jest po prostu jeszcze trudniejsze, może nie o wiele, ale jest trudniejsze od łombu matki moim zdaniem. Dobra, spróbujmy tutaj. Mam 4 monety, mogę mu dać. Okej. Okay. Okej, coś jakąś... Zaraz zobaczmy. Co to robi? The Black Bean. Gdy otrzymuje obrażenia... Gdy otrzymuje obrażenie, pierdzę, zatruwając przeciwników, którzy są w pobliżu. Teraz pytanie, czy tutaj wyjdę nie otrzymując obrażeń? Tak. Dobra, no to co, na szatana, mamy full serce, nie chce mi się naprawdę szukać ewentualnych niebieskich czy czarnych. Nie mam żadnej karty, żadnego asa w rękawie, niestety nic, kompletnie nic nie mam, mam dwie bomby. No nic, trzeba spróbować po prostu. Come on, come on, come on. Jak to się stało, że zaczyna się od pijaw jakichś? Dlaczego z tym szatanem były pijawy? Okej, okay, teraz możesz brimstone'ować spokojnie, on nawet nie chciał, się nie chciał, nie zdążył. Gincie, gincie, bo to nie jest jeszcze żaden, to jest dopiero The Fallen chyba się tak nazywa. O, w mordę i dopiero po nim będzie szatan, czyli ta statua ożyje. Okej, okay, pokonanie go też nie jest proste. O, w mordę, żebym jeszcze znał jego... atakowanie. Dobra. 5 serc już straciłem. Nie zrobię tego. No ale próbujemy. Kurwa, no nie ogarniam jego sposobu atakowania. Okej, okay, tutaj chyba jestem bezpieczny. Mhm. Tak, bardzo bezpieczny, że... Okej. Okay. Nie no. Nie zrobię go, biorąc pod uwagę, że to jest dopiero jego pierwszy ten. Pierwszy... Pierwszy ten... Pierwsza jego faza. Znaczy pierwsza faza to ten The Fallen niby, to jest druga, a trzecia to jeszcze jego kopyta, które nas próbują zgnieść i są też strasznie wytrzymałe. Kurczę, szkoda, no lipa. Generalnie, no co? Co zawiniło? Na pewno nie powinienem był rozwalać tego diabełka i później tych slot machine, bo to zmieszało szanse na pewno na te Angel czy Devil Roomy. Trafiłem tak naprawdę na tylko jeden Devil Room, w którym wziąłem tylko pentagram, obrażeń miałem mało, no i hapsów tylko dużo, a poza tym nie miałem jakichś super mega przedmiotów, tylko życia sporo.
Cholera, ale no zlamiłem strasznie, bo kurczę, tyle razy się dałem trafić. Szkoda, no miałem nadzieję, że mi się uda to zrobić. Najgorsze jest to, że przerwałem serię zwycięstw, miałem 6 zwycięstw pod rząd, teraz porażka niestety. No ale trudno. Nie ogarnąłem po prostu. Szkoda. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania przede wszystkim. No i cóż, trzymajcie się i dziękuję bardzo. Raz jeszcze. Pozdrawiam. Życzę miłego dnia. Nie restart, kurwa, tylko...